Ręce na kopułka i do góry. O Boże. Klops. Dosłownie, nie? A żadnej z tych rzeczy nigdy nie robiłem. No mówię, leżymy i kwiczymy. Załamałam się totalnie. Panie Boże, ratuj. Nie znam w ogóle tych produktów. Były ślimaki, żabie udka i raczek. Czyli specjały kuchni francuskiej. Wasze zadanie będzie polegało na tym, aby przygotować coś, używając przynajmniej jednego składnika. Nie, to jest jakiś dramat po prostu. Ślimak nie, że mnie obrzydza, ale jak mogę, to nie będę tego jeść. To może być świetna zagąska do wódki. Ślimak do wódki? Powiem ci, jakbyś chciał dalej brzygać, jak widzisz, to może by się sprawdziła. Dorota, co z tym? No nie, ja nie wiem. Żabie udka wyglądają jak skrzydełko przecież. Nie, nie, nie. To bardziej ludzkie nogi, tak, zdecydowanie. Kobiece. Nie, nie, to na pewno męskie uda. Oskalpowane ze skóry. Mocne, umięśnione damskie nogi. Taka enerdowska pływaczka. Rak? Taki trochę śmieszny, można za nią było pochodzić. Rak, niebo rak. Jak uszczypnie będzie znak. Kucharze, kucharze, kucharze. Widzę wasze miny, że załamany totalny jesteście. Ale mamy dobry dzień dzisiaj. Może pokażę wam, jak to można szybko przygotować. No, Michel dzisiaj zdecydowanie uratował mi tyłek. Myślę, że nie tylko mi. Słuchajcie, kucharze, mamy trzy składniki główne, które są raki, ślimaki i żabie udka. Żabie udki, prawda? Mamy ta skóra, tu nie powinno być, bo to jest... To nieładnie będzie wyglądać na talerze, a gwarantuję, że nie smaczy. To obcinajmy ją. Teraz wyobrażajcie sobie takie małe mięso, jak to długo masz się smazować. Raz, dwa, może trzy nawet. Ale nie więcej. Do cztery nie licz, bo... Muszę przeliczyć. Bo masz załatwiona sprawa. Solimy. Mogłem marinować ich, mogłem brać oliwa z oliwek, ten czosnek, trochę zioły, by leżały marinacie. Dzisiaj pokazuję w końcu jedno, jest najprościej sposób, bo nie mamy czasu, wy macie gotować dzisiaj. Kurczę, taki live cooking przez takiego doświadczonego kucharza to jest taka naprawdę szkoła życia. Pamiętam, to niedziela mama robiła. Zamiast rosołu. No, rosołu nie był. Nie schabowy, były żaby łódki. No. Ale wiesz co, to 50 lat temu, 40 lat temu to kosztowało grosze. Lubię jak... Kucharz, który przyrządza danie, coś jeszcze tym daniem, jakąś swoją historię opowiada, więc podobało mi się to, że mogliśmy się z Michelem przenieść do jego dzieciństwa i to bardzo doceniam. Żabie łódki można, o. Żabie łódka kojarzą mi się z Paryżem. Mąż mi się oświadczył pod wieżą Eiffla. Chcieliśmy iść na kolację. Pamiętam na żabie łódka, na ślimaki, ale niestety nie było nas stać, więc skończyło się na kurczaku u Chińczyka. Widzieliście, że odwracamy ich bardzo szybko, proszę zobaczyć. A skoro mamy dwie oczy, jeden pilnuje nasze żabie łódki, a drugiej cebulkę. Nasza cebula. Dodaj trochę masła, żeby dodał trochę po pierwszej smak i kolor. Jak widziałam, jak się porusza, że w ogóle nie robi bałaganu w kuchni i mówię, jednak się da. Ale zapach. No. Nasz tymianek teraz. Głodno się zrobiło. To było jak symfonia, jak granie. On tak sobie po prostu tak mówił do nas i wydaje mi się, że w ogóle nawet nie patrzył na te patelnie. O, Michel, to jest masakra, jak on to robi wszystko, pach, pach, pach. I to niż się smaży powoli teraz. Pracuję już tyle lat, że wie, że najlepszymi narzędziami są ręce, w związku z czym rękami przerzucał te udka. Latka i na koniec odrobinka pomidory. Teraz ja myślę, że trzeba też znaleźć ten balans, żeby nie robić ryba po grecku. W każdym celu szef Michel to jest mój po prostu autorytet. Mariusz, żyjesz? Żyję, tak, jestem tak? Tutaj. No to dobrze. Bo wiesz, tyle pary łódki na raz, że można dostać zawał czasami. Żabie udka po prowansalsku, voila. Kucharze, chcecie spróbować? Tak, oczywiście, że tak. Udka przygotowane przez Michela były zjawiskowe. Ja też chcę, Xaver, daj mi trochę, nie? Pyszne. W smaku to jest niezwykle delikatne mięso i jak się je, to się zapomina, że to jest żaba. Myślę, że już teraz zaskoczę mojego męża i w naszą piątą rocznicę ślubu, która się zbliża, zaserwuję mu żabie udka.